Szanowni Państwo, miło mi ogromnie, że mogę uczestniczyć w tej dzisiejszej niezwykłej uroczystości, bo każdy jubileusz jest jakoś uroczystością niezwykłą. Ileś lat upływa tutaj, jak już słyszeliśmy, jeszcze nieraz pewnie usłyszymy, tych lat jest sporo. Dlatego wdzięczny jestem Państwu za zaproszenie dyrekcji, ale i wszystkim Państwu, że mogę tutaj przez jakiś czas być z Wami, z Państwem i podzielić się garścią wiadomości. Pan burmistrz był łaskaw powiedzieć wiele miłych słów. Na pewno nie zasłużyłem na nie, ale chcę się również podzielić. Chciałem króciuteńko powiedzieć o Siemowicie IV i o jego otoczeniu. A więc tej całej paranteli, jak to się mówi, politycznej i nie tylko politycznej. Niewiele miast na Mazowszu mających taką starą metrykę jak Gostynin, o której słyszeliśmy przed chwilą, ma tyle rozmaitych naukowych opracowań. Myślę tutaj, proszę Państwa, o wspaniałej pracy pana doktora Kazimierza Pacuski, zatytułowanej Możnowładztwo i rycerstwo ziemi gostynińskiej w XIV i XV wieku. Przepiękna rzecz. Rozczytywałem się w niej. Następna. Polityka książąt mazowieckich wobec władz kościoła od początków XIV wieku do 1526 roku. Pani doktor Anny Suprumiuk. Czy wreszcie dwukrotne wydanie Dzieje Gostynina i Ziemi Gostynińskiej. A także opracowanie pana doktora Mariana Fudzińskiego, tutaj przytomnego, Prawda i legenda o Zamku Gostynińskim. Czy wreszcie wspaniała rzecz Dzieje Gostynina od XI do XXI wieku pod redakcją również przytomnej pani doktor Barbary Pabiniak. To są rzeczy naprawdę naukowe. Nie każda miejscowość, nie każde miasto może się poszczycić, że ma taką obfitą literaturę fachową. We wszystkich tych opracowaniach, proszę Państwa, jest mowa o dzisiejszym bohaterze, księciu piastowskim, Siemowicie IV. Bo to właśnie on 8 marca 1382 roku, a więc jak już wbiło się to nam dobrze w pamięć, 630 lat temu nadał Gostyninowi prawa miejskie. Rzecz ogromnie ważna. Dokument ten został wystawiony w Gostyninie zapewne na zamku, w obecności podkomorzego Szczepana, który był wówczas starostą gostynińskim, a także w obecności innych urzędników ziemskich gostynińskich, jacy wówczas fundowali. W związku z okazją miasta i ustanowieniem władz miejskich Gostynin otrzymał własną pieczęć miejską i stosowny herb. Przedstawiał on oblankowany mur z otwartą bramą, a nad nim trzy wieże. Otwarta brama świadczyła, że miasto jest gościnne i przyjmuje chętnie każdego przybysza. Dzisiaj jesteśmy tego świadkami. Siemowit IV, zwany też Siemkiem czy Siemaszkiem, żył dość długo jak na owe czasy, bo jak Państwo wiecie, przeciętna dla mężczyzn to była około 50 lat. Dopiero w XVIII, XIX wieku wydłuża się nasza długowieczność, powiedzmy. Rzadko kto dożywał takich lat. To są lata 1352-1426. A jego panowanie na Mazowie
Kościół też trwało bardzo długo, bo aż 45 lat. To jest długo. Jeżeli ktoś dobrze rządzi, niech rządzi długo. Jeżeli ktoś źle rządzi, znacznie krócej. Jako książę Płocki miał w posiadaniu ziemię Płocką, Rawską, Gostynińską, Sopaczewską, Płońską, Wiską i daleko gdzieś tam na wschodzie Bełską. Jego życie było bardzo bujne. Już nie rozwijam tego zdania, bo trzeba by było różne rzeczy tu mówić. Pani doktor się uśmiecha, tak, czasem i śmieszne, ale nie zawsze. Brał udział w rejsach, czyli wyprawach na Litwę organizowanych przez zakon krzyżacki, co mu się nie chwali. Bo to były wyprawy bardzo często łupieżce. Często pożyczał pieniądze od zakonu krzyżackiego. Też mu się nie chwali. Panie burmistrze, niech mi pan daruje, ale trochę muszę go ukrócić. To był dobry człowiek i dobry rządca, ale pociągnięcia niektóre miał. O, takie właśnie. Pożyczał pieniądze od zakonu, a przecież wiadomo, jaki był zakon krzyżacki. Tam nie dawali żadnego procentu ani bonusu. Tak. Zastawiał ziemię. Tak, bo było to w modzie, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Między innymi ziemię Płońską, ziemię Zawczyńską, z którą jestem związany, bo jestem mławianinem. To czy ta rzeka w Krawie, tam przy Gnojecku, to już jest Zawkrze. Tam dzisiaj jest inna pogoda, jest trochę zimniej, więcej opadów, śniegu. Ziemię Zawczyńską. Dopiero litościwa królowa Jadwiga musiała ze swojej kesy wyciągać pieniądze, żeby to wykupić. Zastawiał też ziemię blisko, na północy. Przez jakiś czas bił własną monetę denara. Awers przedstawiał orła w koronie i napis Semovitus, a rewers, czyli odwrotna strona, krzyż lub gwiazdę i koronę z napisem Dux Placentis. W grudniu 1410 roku gościł Władysława Jagiełłę na polowaniach w okolicach Wiskitek. Jak wyglądało otoczenie księcia mazowieckiego, właśnie o którym mówimy, Siemowita IV? Jak twierdził pan profesor Kazimierz Tymieniecki z Poznania, na Mazowszu jedyną drogą awansu do ówczesnej elity społeczno-politycznej była służba księciu, piastowanie z jego nadania urzędu, który zapewniał nie tylko pozycję społeczną, ale także był źródłem dochodów. Ostatecznie otoczenie księcia stanowili przede wszystkim wysocy urzędnicy ziemscy, marszałek i starostowie, będący urzędnikami funkcyjnymi. Spotyka się w jego otoczeniu też wiele osób towarzyszących, które nie piastowały żadnych urzędów, a byli to przeważnie krewni urzędników książęcych. No właśnie, to taka ta parantela. Może kiedyś i tak poproszę, prawda? No niech zobaczę, jaki jestem przystojny, urodziwy i tak dalej. Jakie mam zalety. Nie mówię tego, broń Boże, już kipiwie, proszę Państwa, bo to się i dzisiaj dzieje. Popatrzcie tylko na szkiełko telewizyjne. Siemowit IV miał własną dworską hierarchię urzędniczą. Marszałkiem księcia wówczas był Andrzej Rzeszotko, z rodziny Łabędziów, związany jeszcze z dworem jego ojca Siemowita III. Początkowo w otoczeniu księcia występowali przedstawiciele rodu Łabędziów. Po 1381 roku w księstwie płockim na urzędach pojawiali się ludzie młodsi, rówieśnicy księcia. Oni swój awans zawdzięczali Siemowitowi IV. To zupełnie słuszne. Starszych nie odsuwał, ale również i młodszą kadrą swoimi rówieśnikami się otaczał. W 1383 roku wojewodą płockim został Abraham Socha z rodu Nałęczów. Ród ten był znany w Wielkopolsce i na Kujawach.
Budując własną hierarchię urzędniczą, otaczał się Siemowit IV ludźmi sprawdzonymi, oddanymi i wiernymi, wiążącymi swoje pozycje i pomyślność z jego pozycją i pomyślnością. No warto zwrócić uwagę na to, bo to są dobre cechy. Otaczał się ludźmi sprawdzonymi, oddanymi i wiernymi, wiążącymi swoje pozycje i pomyślność z jego pozycją i pomyślnością. Czasem jest takie, krąży wśród nas powiedzenie, myśmy je wymyślili, mierni, ale wierni. W polityce to wiadomo, co to znaczy. No, nie chcę tego specjalnie rozwijać. Nie zawsze ono jest, albo powinno mieć znaczenie jakieś pejoratywne, ujemne. Nie. Wierność jest rzeczą ogromnie ważną, ale ważna jest również i kompetencja. Czy wiernie służąc mi, jesteś kompetentny, czyli nadajesz się do tego urzędu i będziesz odpowiednio to wypełniał i sprawował. W latach 1382-1385 dostrzegamy osoby spoza Mazowsza Płockiego, spostrzegamy w otoczeniu księcia Siemowita, które sprawnie przyczyniły się, gdy książę starał się o tron krakowski i koronę regni Polonię, króla polskiego. No właśnie, miał takie zapędy, był człowiekiem ogromnie ambitnym. Chodziło mu o senioralną dzielnicę, jako był Kraków, a nawet i o rękę Jadwigi. Nie chcę tutaj mu ubliżać, bo słucha tego, ale kiedyś sobie pomyślałem trochę nie dla psa kiełbasa. Ręka Jadwigi już była ofiarowana, w myślach przynajmniej, dla kogo innego, kto, przepraszam, da początek wielkiej dynastii Jagiellonów. Byli to przedstawiciele rodów niezawodnych z rządów Ludwika Węgierskiego, a pochodzili z Kujaw i Wielkopolski. I tutaj właśnie zobaczymy kilka tych rodów, gniazd takich. Do najbardziej wpływowych osób na dworze w Płocku znalazł się Bartosz Wyzenbrock Herbutur, któremu książę powierzył dowództwo swoich wojsk. No, rzecz ważna. Siemowita popierały kujawskie rody Łabędziów i Ogonów, znani nam już marszałek Rzeszotko i starosta rawski Miesław ze Smogorzewa. Zwolennikiem księcia z rodu Ogonów był Dobiesław, kasztelan pruszwicki, przywódca rycerstwa kujawskiego, a także Piotr Małocha, późniejszy chorąży rawski. W otoczeniu księcia byli tacy dostojnicy jak Paweł z Radzanowa, chorąży warszawski, Junosza z Zaborowa, podkomorzy zakroczyński, Miecław z Borkowic, kasztelan, tak, z Borkowic, to jest koło Przasnysza, kasztelan ciechanowski. Książę, chcąc przyciągnąć do siebie urzędników, nadawał im dobra. Przecież wiadomo, że pensji żadnej nie było, tylko ziemia była, donacje, czyli nadania. Im dobra zarządzanych przez siebie częściach Mazowsza. Duży wpływ na przebieg akcji prowadzonych przez Siemowita w latach 1382-85 miało niewątpliwie jego mazowieckie otoczenie. Okres formowania się otoczenia Siemowita skończył się w 1385 roku, kiedy książę Płocki zrzekł się wszelkich roszczeń do korony polskiej i do tronu krakowskiego. To znaczy, to już sobie, mówiąc kolokwialnie, odpuściłem. Zostanę tutaj. I dobrze zrobił. Po tej rezygnacji większość jego zwolenników na wyraźne polecenie księcia związała się z królem Władysławem Jagiełło. A więc widać było, że miał posłuch i to, co powiedział, żeby byli wierni królowi polskiemu, tak jak i on, to zachowali. Po 1385 roku w otoczeniu Siemowita
dominowali przedstawiciele rodów zasiedzianych na Mazowszu. Ich pozycja umacniała się głównie dzięki polityce donacyjnej kosztem rozdrobnienia własności ziemskiej. No wiadomo, jak się dawało nadania, trzeba było komuś troszkę ująć, zabrać, podzielić, a w ten sposób te posiadłości się zmniejszały. Nie były to jednak duże możnowładcze rodziny, takie jak spotykamy na przykład w Koronie. W księstwie płockim bardzo dużą rolę odgrywał ród prawdziców. Z niego wywodziło się trzech biskupów płockich. Mikołaj Sówka z Golczewa, to jest wieś w parafii Mielnica, dzisiaj już miasto Płock, Stanisław Sówka z Golczewa i Dobiesław Sówka z Golczewa. To są lata 1365-1381. Po sobie rządzą ci trzej Sówkowie, Stanisław, Dobiesław i Mikołaj. Czy to miało jakiś wpływ? Tak. To oni promowali i wprowadzali swoich współrodowców nie tylko na urzędy kościelne w kapitule płockiej, a więc na prałatury i na kanonie, ale i na urzędy świeckie, bowiem istniało ścisłe powiązanie pomiędzy dworem książęcym w Płocku a kapitułą i biskupem. I oni tworzyli bardzo silne stronnictwo Siemowita IV. Wielu z nich pracowało w kancelarii Siemowita. To byli ludzie wykształceni, dlatego też byli ogromnie pomocni. Podobnie jak prawdzice w ziemi płockiej, tak w ziemi rawskiej różne godności piastowali przedstawiciele rodu Rawiczów. Pełnili tam funkcję sędziego, chorążego, podczaszego, skarbnika i podstolego. W otoczeniu księcia spotykamy także ród Dołęgów, znany tutaj na Mazowszu. A byli to wojewoda płocki Stanisław Grat ze Szrańska, Zawisza z Kondrajca, starosta płocki, Stanisław ze Strzegowa, sędzia Zawkrzeński. Tak więc dużą rolę odgrywały wówczas te rody. Prawdziców, Dołęgów, Gozdawów, Rawiczów i Bolestów. Charakterystyczną formą wynagradzania za zasługi oddawane dla księcia były przywileje rodowe, jakie dostawali. Warto zauważyć, że urzędy te nie były dziedziczne. Choć zapewne zasługi ojca miały wpływ na awanse synów, którzy często wychowywali się na dworze księcia. Nie były dziedziczne. To jest rzecz ogromnie ważna. Nie było takiej korupcji. Książę Siemowit IV prowadził ożywioną działalność osadniczą. Słyszeliśmy tutaj od pana burmistrza. Nadając wielu miastom prawa chełmińskie. Ogółem lokował, proszę Państwa, nie będę już wymieniał, tylko powiem cyfrę, 20 miast, to jest dużo, dużo. 13 na Mazowszu i 7 w ziemi bełskiej. Siemowit ożeniony był z siostrą rodzoną Jagieldy Aleksandru. Z tego związku było 5 synów i 8 córek. Mnoga rodzina. Nie wszyscy dożyli wieku dorosłego, ale było ich sporo. Siemowit IV zmarł w styczniu 1426 roku tutaj w Gostyninie. Pochowany został w katedrze płockiej, w kaplicy, która dziś nazywa się Kaplicą Królewską, gdzie pochowani są władcy Polski Władysław Herman i Bolesław Krzywousty. Zwykle jak zwiedzamy katedrę, oprowadzamy kogoś, mówimy o Kaplicy Królewskiej. Ona tę nazwę wzięła dopiero w połowie XIX wieku za czasów biskupa Michała Adama Prażmowskiego, to jest rok 1826, kiedy te prochy władców zostały tam przeniesione i umieszczone. Jest ten piękny napis: Domini et Herdes, panowie i dziedzice, czyli rządcy całej ówczesnej Polski.
Siemowicz znany był ze swojej hojności. Określano go nawet mianem liberalissimus. Nie mylić z innym generalissimus, prawda? Liberalissimus, czyli bardzo hojny, szczodrobliwy. Józef Ignacy Kraszewski uczynił go bohaterem swojej powieści pod tytułem Siemko. Jeżeli chcecie Państwo kiedyś poczytać, a to przecież był taki dziejopis od starej baśni do ostatków samskich, opisał całą historię, między innymi o tym szanownym naszym bohaterze jest opisane. Proszę szanownych Państwa, na zakończenie chcę powiedzieć, dobrze, że pamięć o tym piastowskim księciu pielęgnowana jest tutaj, w tym społeczeństwie, w tym mieście. A młodzież tej szkoły jest szczególnym kustoszem pamięci tego mazowieckiego władcy. Dziękuję.